Jacqueline Skowrońska, Bartosz Łużwiński. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy kolejne nasze spotkanie w serwisie w telewizji w Polsce w dniu ważnym dla wszystkich katolików, bo to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a więc Boże Ciało. W całym kraju przejdą radosne, barwne i kolorowe procesje i wydaje się, że to jest też dobry dzień, by wrócić do kontrowersyjnej decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który podpisał takie rozporządzenie o zakazie symboli religijnych, krzyży w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i także w instytucjach podległych warszawskiemu ratuszowi. O to pytany był m.in. polityk Koalicji Obywatelskiej, poseł Marek Sowa. Byłem marszałkiem województwa, w życiu by mi do głowy nie przyszło, żebym meblował biuro któregokolwiek urzędnika. To od niego zależy, czy sobie postawi tam krzyż, czy sobie postawi tam, nie wiem, zdjęcie żony, czy cokolwiek innego. No, to nie jest rolą w mojej ocenie i to na pewno nie jest taka relacja, że to państwo kościół. Osoby, jeśli mają taką potrzebę, chcą mieć, bo to im w czymś pomaga, to mają do tego prawo. I wydaje mi się, że żaden gospodarz czy szef jednostki im tego nie zabroni w każdym miejscu pracy. Natomiast jeśli ktoś, bo ja nie wiem, z czego to w ogóle się to wzięło, oczywiście to zarządzenie, jeśli ktoś oczekuje, że chce mieć jakąś bezstronność i to wpływało do neutralność całkowitą, no to mogę sobie wyobrazić, że takie sale mogą być, prawda, które są całkowicie pozbawione jakichkolwiek obrazów, czy krzyży, czy czegokolwiek. No, ja uważam, że to jest trochę jednak problem urojony niż rzeczywisty. No, trochę inne zdanie, jak słyszymy, Marka Sowy. Jeżeli chodzi o polityków Koalicji Obywatelskiej, to chyba jest odosobniony i lewicy, i w ogóle całej tej koalicji. Inne zdanie jest nie tylko w sprawie zakazu dotyczącego symboli religijnych, ale także w takiej fundamentalnej sprawie jak kredyt 0%. To jest jedna z sztandarowych propozycji Donalda Tuska przedwyborczych, ale jak się okazuje, do jej realizacji, choć wiele osób na to liczyło, daleka droga. O tym też w swoim wpisie internetowym jedna z czołowych polityk lewicy, Anna Maria Żukowska. Zobaczmy ten tweet. Po rozmowach w moim klubie jestem pewna, że członkinie i członkowie klubu Lewicy nie zagłosują za projektem kredytu 0%. Ciekawe więc, w jaki sposób Donald Tusk chciałby zebrać większość dla tego swojego projektu. No kto wie, może będzie patrzył w kierunku posłów Prawa i Sprawiedliwości. No teoretycznie jest to oczywiście możliwe. My teraz spoglądamy na sejmowe komisje śledcze. Łącznie działają aż 3 i w tym tygodniu także burzliwe obrady tych komisji były wykluczenia i duże emocji. Zwłaszcza tej do spraw WIS. Wiele się działo przez ostatnie 2 dni. Wykluczenia posłów Prawa i Sprawiedliwości. Akurat tak się złożyło, że tych posłów wykluczano, którzy tutaj przy tym stole w naszym studiu siedzieli i mówili o tym, że trzeba uważać, bo jedno słowo za dużo i Michał Szczerba wyklucza od razu. Tak się stało między innymi z Andrzejem Śliwką i Zbigniewem Boguckim. No to przypomnijmy sobie, przeżyjmy to jeszcze raz. Komisja do spraw WIS. Panie pośle Śliwka, proszę nie zabierać głosu. Stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad i wykluczam pana z komisji. Proszę o opuszczenie sali. Panie przewodniczący, wkładam wniosek formalny. Proszę o udzielenie mi głosu. Panie przewodniczący, informuję pana, panie pośle Śliwka, że został pan wykluczony przez przewodniczącego z komisji, z posiedzenia komisji, po dwukrotnym zwróceniu pana uwagi, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad i po dwukrotnym przywołaniu pana do porządku. Proszę o opuszczenie sali. Ja wnioskuję do prezydium komisji, odwołuję się do prezydium komisji, mam prawo w tym zakresie się odwołać do prezydium komisji, ponieważ pan przewodniczący uniemożliwił mi złożenie wniosku formalnego. Wszyscy państwo. Szanowni państwo, ogłaszam 3 minuty przerwy. Spotykamy się za tymi szybami. Szybkie spotkanie prezydium komisji w sprawie. Pan uniemożliwił złożenie wniosku formalnego. Przecież to jest cyrk, co pan robi. Za dużo pan przy tej granicy z Jońskim biegał. Chciałbym poinformować, że pan poseł Śliwka. Podniesienie do pana posła Śliwki, została podtrzymana decyzja przewodniczącego o wykluczeniu go z dzisiejszych obrad. W związku z tym pan poseł Śliwka nie będzie mógł uczestniczyć w tych obradach
w roli świadka, w roli członka komisji. A teraz człowiek, który bardzo mocno chciał uczestniczyć i w tych obradach, ba nawet odpowiadać na pytania posłów śledczych, pytania odnośnie wiz, a więc Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie pośle, czy przez tę chęć udziału pana również spotkały jakieś konsekwencje, bo byliśmy przez ostatnie dwa dni świadkami wielu, nazwijmy to, osobliwych sytuacji w wykonaniu pana przewodniczącego Szczerby. Michał Szczerba zapowiedział, że ja zostanę ukarany za to, że się stawiłem. To byłaby chyba pierwsza w historii taka sytuacja, że świadek wezwany na komisję, bo ja jestem na liście świadków wezwanych, został ukarany za to, że się stawił i że chciał złożyć zeznania. A fakty są w tej sprawie takie, że po prostu Michał Szczerba się panicznie boi tego, co ja wiem na temat również jego aktywności. Ja część tych informacji wczoraj ujawniłem. On sam był zaangażowany w różne interwencje wizowe, konsularne z terytorium Białorusi, z terytorium Rosji. On dzisiaj mówi, że miał dobre intencje i bardzo możliwe, że rzeczywiście nawet przynajmniej w części przypadków tak było. No ale jednocześnie on cynicznie atakuje rząd ówczesny Prawa i Sprawiedliwości za tworzenie programów, które były też wykorzystywane do pomocy ludziom z Białorusi, jak na przykład Poland Business Harbor. Szczerba sam wtedy w 2020-2021 roku wspierał te działania, opowiadał się za takimi ułatwieniami, a dzisiaj cynicznie atakuje, no i oczywiście ucieka od konfrontacji. Dlatego właśnie tak panicznie reaguje, wyrzuca posłów z komisji. Kiedy ja się tam pojawiłem, powiedziałem mu, no jestem na liście świadków, czekam na możliwość, żebyśmy się skonfrontowali na tej komisji. On uciekł. On tak naprawdę sam się powinien z tej komisji dzisiaj wyłączyć, no bo sam takie działania podejmował, które są przedmiotem badania tej komisji, ale jest tchórzem i tego też oczywiście nie zrobi. Michał Szczerba, zdaje się, że wczoraj w wywiadzie radiowym mówił o tych wizach wydawanych studentom, wizach wydawanych na wniosek często prywatnych uczelni, wskazywał na dane, z których ma wynikać, że wielu tych studentów potem no, szybko kończy swoją karierę naukową i nagle znikają. I o to też chciałem zapytać, bo często w kontekście tej komisji wizowej mówimy tylko o zachowaniu przewodniczącego Szczerby, bo trudno o to nie pytać, patrząc na to, co się dzieje, ale też krótki komentarz do tych wiz studenckich, bo też no, przyjeżdża student, potem znika. No też trudno być prorokiem, jasnowidzem i przewidzieć, jak taka osoba się zachowa. Rzeczywiście jest tak, że, ale to dotyczy też studentów polskich, tak samo dotyczy to studentów z naszych krajów, z najbliższych, sąsiednich, ci, którzy mogą przyjechać do Polski wręcz bez wizy, też się to zdarza. I bardzo możliwe, że są tutaj pewne kwestie do zmiany, jeśli chodzi o przepisy prawa, jeśli chodzi o wprowadzenie mechanizmów nadzoru czy kontroli. Natomiast robienie z tego jakiejś gigantycznej afery wizowej, to jest sytuacja, jaka ma miejsce w bardzo wielu krajach Unii Europejskiej. Robienie z tego gigantycznej afery wizowej, że to też zwróćcie państwo uwagę, oni opowiadali o setkach tysięcy wiz wydawanych za łapówki. Mówili to bardzo często, 300 tysięcy, 500 tysięcy. Okazało się, że jest 607, jeśli dobrze pamiętam, przypadków objętych śledztwem, a z tego prawdopodobnie jakieś nieprawidłowości były w przypadkach 200 czy 300. Więc pomnożyli 328 to, podobno. Pomnożyli to razy 1000 i oczywiście ta sprawa musi być wyjaśniona. Nasze służby, jeszcze za rządów PiS, tą sprawę wykryły. Osoby, które zostały wskazane jako sprawcy, zostały zatrzymane, dzisiaj mają zarzuty. Toczy się sprawa, toczy się śledztwo, będzie postępowanie sądowe. No i tak powinno reagować państwo. Były takie sprawy też za rządów Platformy. Była sprawa w konsulacie, jeśli dobrze pamiętam, w Kuala Lumpur. Była sprawa w konsulacie w Łódzku. Tam też było po kilkaset przypadków różnego rodzaju nieprawidłowości, różnych działań, czy to korupcyjnych, czy to powoływania się na jakieś wpływy. I też wtedy służby powinny reagować, a wtedy tej reakcji praktycznie w ogóle nie było, była dużo, dużo słabsza. Natomiast dzisiaj oni próbują kreować aferę tylko dlatego, że mają w tym interes wyborczy. To jest po prostu wielkie kłamstwo wizowe Platformy Obywatelskiej, tak jak wczoraj o tym mówił premier Morawiecki. To panie pośle, teraz sprawa, która również wywołała duże poruszenie wczoraj, późnym popołudniem w przestrzeni medialnej. Można
pokusić się nawet o stwierdzenie, że wywołała histerię u polityków koalicji rządzącej, a chodzi o prezydenckie weto w sprawie języka śląskiego. Zobaczmy wspólnie pismo, jakie prezydent wystosował do marszałka Szymona Hołowni. W tym piśmie czytamy, że odmawia podpisania ustawy z dnia 26 kwietnia, właśnie ustawy, na podstawie której język śląski miałby zostać uznany za język regionalny. No i zdaniem prezydenta uznanie tego entolektu śląskiego za język regionalny może spowodować oczekiwania podobne u przedstawicieli innych grup regionalnych. Pan, panie pośle, jest parlamentarzystą z Raciborza, o ile dobrze pamiętam, ze Śląska. Czy to jest rzeczywiście tak, że wszyscy Ślązacy teraz najchętniej z widłami polecieliby na Pałac Prezydencki? Bo tak można wnioskować z tych wpisów polityków Koalicji Obywatelskiej, które pojawiają się w internecie od wczoraj. Absolutnie tak nie jest. Ta sprawa, były robione zresztą badania w tej sprawie, to jest mniej więcej podział 50-50, pamiętam takie badanie chyba z października. Ja mogę to powiedzieć też jako Ślązak. To jest moim zdaniem bardzo dobra decyzja prezydenta z dwóch powodów. Po pierwsze, Gwara Śląska to jest rzeczywiście pewien bardzo wyrazisty dialekt, odmiana języka polskiego. Natomiast językoznawcy na czele z profesorem Miotkiem wielokrotnie wskazywali na to, że tutaj nie ma cech typowych, potrzebnych po to, żeby uznać tę gwarę za odrębny język. To czysto językowo. Natomiast dużo ważniejsze z takiego politycznego i też ustrojowego punktu widzenia jest to, że ci ludzie, którzy domagają się i dzisiaj protestują przeciwko temu wetu prezydenckiemu, oni mówią bardzo otwarcie, że to ma być tylko pierwszy krok do oderwania Śląska od Polski, do tworzenia osobnej grupy etnicznej, do tworzenia jakiejś formy separatyzmu. Przecież oni tego specjalnie nawet nie ukrywają. Ja to mówię jako Ślązak i jako Polak. Bardzo dobrze jest, jeśli celebrujemy nasze regionalne odrębności, regionalne dialekty, tradycje, kultury. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby Gwarę Śląską promować w tej właśnie formie, jako odmiana, pewien specyficzny dialekt języka polskiego, tożsamość śląską jako część tożsamości polskiej. Natomiast te wszystkie ruchy separatystyczne, a pamiętamy na przykład kilka lat temu pewna grupa właśnie ludzi stawiających na ten ruch, ludzi związanych z tym ruchem autonomicznym czy separatystycznym, oni pisali wręcz do Rosjan, żeby Rosjanie traktowali Śląsk jako coś odrębnego od Polski, żeby rakiety z Kaliningradu nie były wycelowane w Śląsk, tylko w pozostałą część Polski. No są też niestety tacy mamy ludzie. Mamy fragment tego listu, także możemy sięgnąć. Na nienawiści do to Polski. Był list do rosyjskiego ambasadora, do ambasadora Federacji Rosyjskiej w Warszawie, także kontynuujmy naszą rozmowę, a ten fragment listu możemy pokazać. I zacytować nawet chyba fragment tego listu. Mamy nadzieję, że wasza ekscelencja przekaże naszą prośbę władzom Federacji Rosyjskiej. Tak brzmiał ten list, który w tamtym czasie wywołał skandal, panie pośle. No i to jest niestety, to jest na szczęście margines tego typu wypowiedzi i mam nadzieję, że ci, którzy są dzisiaj zwolennikami tego, czy przeciwnikami tego weta prezydenta, takiego stanowiska nie popierają, ale w przeszłości to są ludzie, którzy się właśnie w jednym środowisku bardzo często i wymieniali i no, kontynuowali pewne tradycje, no więc tego rodzaju budowa tożsamości osobnej w opozycji, a tak naprawdę nawet na nienawiści do Polski czy do Polaków, no takie zjawisko istnieje. Na szczęście na Śląsku to jest zjawisko marginalne. I dlatego ja też uważam, że jak najbardziej trzeba wspierać kulturę regionalną. Trzeba wspierać działania, które służą budowie, kultywowaniu naszych tradycji, na tradycji śląskiej, tradycji małopolskiej, wielkopolskiej, kaszubskiej. Jesteśmy narodem dość mocno jednolitym etnicznie, ale mamy swoje odrębności, mamy swoje różne tradycje regionalne. Pielęgnujmy to jak najbardziej. Natomiast jeśli to ma służyć budowie jakichś odrębności, jakichś separatyzmów, to co dzieje się zresztą w innych krajach europejskich, separatyzm kataloński też był przecież wspierany przez różnych agentów rosyjskich, to ma służyć rozbijaniu jedności państw europejskich, to ma służyć osłabianiu Europy jako całości. I o tym wszystkim Paweł Jabłoński, poseł z Raciborza, były wiceminister spraw zagranicznych. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Dobrego świętowania. I nie doszły świadek przed wizową komisją. Nie doszły, ale może jeszcze kiedyś dojdzie to do skutku. Będziemy obserwować. Na pewno to pokażemy, jeśli tak się stanie.
A my pokażemy dla Państwa także jeszcze wiele ciekawych materiałów w kolejnym naszym spotkaniu. To już za 4 minuty, proszę zostać z nami. Będzie wiele o tym, jaki weekend pogodowo przed nami. Także warto zostać z telewizją w Polsce.